Otwieram 49. sesję Rady Miasta Bartoszyce. Na podstawie listy obecności stwierdzam prawomocność obrad, gdyż na stan 21 radnych obecnych jest 18 radnych. Stwierdzam kworum, stwierdzam, że Rada jest władna do podejmowania prawomocnych uchwał. Witam wszystkich Panie i Panów Radnych obecnych na dzisiejszą sesję. Witam Burmistrza Miasta, Pana Piotra Patryczkowskiego, Zastępcę Burmistrza, Pana Krzysztofa Haćmana. Witam Pana Skarbnika, witam media i wszystkich obecnych na sali. Wysoka Rado, u granic naszego kraju trwa barbarzyńska wojna. Doniesienia dnia dzisiejszego mrożą krew w żyłach dosłownie. Proponuję, żebyśmy w chwili ciszy, w powadze, w skupieniu i w refleksji na zadumie, wstali i ogarnęli myślami tych wszystkich, którzy walczą na naszej wschodniej granicy. Proszę o powstanie. Jeszcze informuję, że 49. sesję Rady Miasta zwołałem na wniosek Burmistrza Miasta w trybie paragrafu 20 ustęp 3 ustawy o samorządzie gminnym. Nazywamy taką sesję sesją, tak zwyczajowo nazywamy ją sesją nadzwyczajną. Nim przystąpimy do realizacji porządku obrad, Pan Burmistrz prosił o głos. Proszę bardzo, Panie Burmistrzu. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Mieszkańcy, którzy oglądacie lub będziecie oglądać obrady dzisiejszej sesji. W momencie tego haniebnego kroku, który wykonała Rosja napadając na Ukrainę, zdecydowałem się od razu skontaktować, na ile to było możliwe, w formie mailowej, bo telefonicznie było niestety bardzo ciężko, z naszym miastem partnerskim Berezne. Napisaliśmy słowa informujące, że wspieramy cały naród ukraiński, że jesteśmy sercem i z otwartą dłonią pomocą dla całego narodu ukraińskiego, ale również dla naszego miasta partnerskiego. Na te pismo otrzymałem 1 marca oraz 2 marca dwa pisma od pana burmistrza miasta Berezne, Rusłana Pylipczuka. Odczytam je, jeżeli można. Szanowny Panie Piotrze, z 1 marca pismo. Zuchwała wojna rozpoczęta przez Rosję to nie tylko atak na suwerenność Ukrainy, a na cały demokratyczny świat. Dzisiaj Ukraińcy ceną własnych żyć co chwilę udowadniają swoje prawo do wolnego życia w swojej niezależnej i demokratycznej ojczyźnie. Realna pomoc polskiego rządu, polityczna, wojskowa, materialna oraz informacyjna pomoc dodają nam sił w walce z rosyjskim okupantem. Dlatego my ze szczerą powagą oraz otwartym sercem przyjmiemy pomoc prawdziwych przyjaciół z miasta Bartoszyce, którzy są gotowi w tym trudnym czasie podać nam pomocną dłoń. Jesteśmy silnym i kochającym wolność narodem, przekonaną, że dzięki wsparciu cywilizowanego świata Ukraina zwycięży w walce z zuchwałym i pozbawionym skrupułów rosyjskim agresorem. W tych ciężkich dniach dla naszego narodu jesteśmy szczerze wdzięczni Panu oraz mieszkańcom miasta Bartoszyce za słowa wsparcia. Drugi list z 2 marca. Szanowny Panie Piotrze, przyjmijcie od nas najserdeczniejsze podziękowania dla Pana oraz wszystkich mieszkańców miasta Bartoszyce za realną pomoc. Wiemy, że do naszego miasta partnerskiego codziennie wjeżdżają pojazdy z humanitarnym załadunkiem dla Ukraińców. Wzruszająca pomoc polskich przyjaciół inspiruje nas w konfrontacji z rosyjskim okupantem. Obecnie ważna jest jakakolwiek pomoc. Dziś siły zbrojne Ukrainy, które bohatersko bronią swojej ojczyzny, mają duże materialne potrzeby. W szczególności generatory energii, powerbanki, latarki, karimaty, pałatki, suchy prowiant. Z góry jesteśmy wdzięczni mieszkańcom Bartoszyc za zrozumienie oraz ludzki odruch. Ukraina zwycięży. Zwycięży cały demokratyczny kraj. Z wyrazami szacunku burmistrz miasta Berezne, Rusłan Pylipczuk. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Przystępujemy zatem do... Proszę bardzo, pan radny. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, Wysoka Rado. Wiem, że to jest sesja nadzwyczajna. Dyskusja jest nieprzewidziana, ale chciałbym, że tak powiem, ominąć te procedury, dlatego że dyskusja powinna odbyć się, chyba że to już zostało zrobione. Dyskusja powinna odbyć się na temat pomocy realnej dla ludzi, którzy do nas przyjeżdżają. Nie wiem, jak, w jaki sposób, opowiem to o wczorajszym dniu. 5 osób stało pod chmurką przez cały dzień. Znalazła się dobra dusza, która chciała te osoby zagospodarować. Dzwoniła do kogo mogłaby zadzwonić. Zadzwoniła do mnie. Rozwiązaliśmy ten problem, nie ja osobiście, bo później okazało się, że zgłosili się wolontariusze, którzy przyjęli te 5 osób. Ale uzmysłowiło mi to, że po prostu my faktycznie nie jesteśmy przygotowani. Na stronie BIP-u jest tam 987 infolinia Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Ale nie ma numeru telefonu, na przykład do taki telefon dyżurny, który byłby w mieście, obojętnie, nie musi ta osoba przebywać w urzędzie miasta, może przebywać w domu. Każdy policjant ten telefon powinien mieć, straż miejska, to powinno być rozpropagowane na drzwiach Urzędu Miasta, powinien być też wszystkie te informacje i telefon, do którego, do tej osoby dyżurującej. Druga część to jest taka, że powinniśmy być przygotowani w ten sposób, że mamy jakieś środki. Jeżeli nie mamy mieszkania, powiedzmy sobie na 5 osób, na 10 osób, no żeby to zrobić bezkosztowo, przygotujmy chociażby środki, gdzie możemy tych ludzi zagospodarować w ten sposób, że wysyłamy ich do hotelu, czy jeżeli mamy jakieś mieszkanie, czy jakąś halę sportową, tam ich przenocujemy rano, niech oni wrócą do Olsztyna, bo okazuje się, że oni muszą wrócić do centrum recepcyjnego. Tam oni zostaną przekierowani, ale oni już są tutaj w Bartoszycach realnie. My nie możemy ich o godzinie, powiedzmy sobie 20 czy 21 wysyłać z powrotem do Olsztyna, kiedy oni w niewiadomy sposób jak tutaj dotarli. I wydaje mi się, że ta dyskusja powinna się odbyć, co my, w jaki sposób my możemy się jeszcze przygotować do tego, do tej realnego napływu ludzi z Ukrainy i w jaki sposób realny im pomagać, bo to są ludzie czujący, oni też nie chcą wejść komuś do mieszkania, nie wiadomo jak to długo potrwa, oni chcą być zagospodarowani. Rozmawiałem z przedsiębiorcą, nawet dzisiaj, który mówi, dobrze, ja bym tych ludzi zagospodarował, ale nie stać mi w tej chwili, żeby 3 miesiące tych ludzi szkolić. Ja rozumiem, że to powinno się odbyć na wysokości samorządów, że to jest sprawa powiatu, że powiat powinien tym zawiadywać, ale my musimy być przygotowani na każdą opcję, bo jeżeli przyjedzie autobus o 20, czy tam o 22, 20 osób, w jaki sposób my ich zagospodarujemy? Liczyć na to, że ludzie dobrej woli ich przyjmą o 20 godzinie, no jakoś to, wydaje mi się, że tu już powinna być przygotowana baza, przynajmniej wyznaczone miejsce i ta osoba dyżurująca
w tym momencie zaczyna działać, przekierowuje ich do miejsca rozlokowania. To tyle. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Tak, proszę bardzo, panie burmistrzu, to warto odpowiedzieć na to. Szanowny panie radny, o tej informacji dowiaduję się teraz od pana. Jest godzina 15:11, więc też mnie zaskakuje, jeżeli pan miał taką informację w godzinach wieczornych wczoraj, nie wykonał pan telefonu na przykład do mnie. Zna pan do mnie numer telefonu. Od tego jakby zacznijmy, bo takie mówienie, że ktoś przyjeżdża i poszukuje pomocy, jest co najmniej nie do końca świadome, jeżeli chodzi o ten problem, który następuje. Jasne jest, że mogą się pojawiać ludzie spontanicznie, natomiast miejmy świadomości, że my spontaniczności jako takiej nie jesteśmy w stanie bezpośrednio opanować. Takie osoby powinny poszukać wtedy miejsca w hotelu i zastanowić się nad tym, w jaki sposób możemy im pomóc zapłacić za ten hotel, czyli jest to logiczne, jeżeli się pojawia w godzinach wieczornych. Dojdziemy do tego, ponieważ jesteśmy tak naprawdę też obligowani przez stronę rządową, koordynowani przez wojewodę, zwłaszcza jeżeli chodzi o uchodźstwo i zamieszkanie. I wszystkie te tematy były również poruszane dzisiaj, te problemy były poruszane dzisiaj na wideokonferencji w starostwie. My informacje mamy na bieżąco, czekamy też na realne wsparcie również finansowe związane z otrzymywanym, z utrzymaniem czy goszczeniem uchodźców ze strony ukraińskiej. Ciężko naprawdę opanować, jeżeli ktoś się nigdzie nie zgłasza, w punkcie recepcyjnym gdzieś przekroczył granicę i powinien poinformować, w którym kierunku się udaje. Jakby nie patrząc, jadąc w ciemno, jest dla każdego ryzyko, że może trafić na miejsce, które nie jest do końca przygotowane. Z drugiej strony telefony tak naprawdę istnieją do wielu służb. Istnieje policja, która ma obowiązek takie zgłoszenie przyjąć. Po to jest ten numer 911, abyśmy mogli skoordynować i pomóc tym osobom. I proszę się nie dziwić, na poziomie Bartoszyc obecnie jeszcze nie ma punktu recepcyjnego. On będzie prawdopodobnie, bo każdy powiat uzbroi się w taki punkt. Jednakże one na razie działają przede wszystkim w dwóch województwach, a na terenie oczywiście miast wojewódzkich, patrząc w Olsztynie, ale tak samo czy w Krakowie, czy w Warszawie. I z tym problemem spotyka się tak samo pan prezydent Trzaskowski, jak i burmistrz Petrykowski, więc tak to wygląda i tak to na dzisiaj jest. Jest to bardzo duża fala, dość w dużej części niestety spontaniczna i żałuję, że na samej granicy, choć wiem, że to jest właśnie bardzo trudne, nie uda się tych osób już w jakikolwiek sposób zarejestrować i zwrócić uwagę i zapytać, w którym kierunku przynajmniej jadą, abyśmy taką informację otrzymywali bezpośrednio z granicy, czy od wojewody, czy od służb wojewody, bo od razu bylibyśmy w stanie, nawet jeżeli już ta osoba podróżuje z danego kierunku, spróbować im pomóc. Jeżeli chodzi o miejsca noclegowe, takie miejsca niedługo będą zapewnione. Ja myślę, że w poniedziałek będziemy mieli większą jasność. My na terenie MOPS-u też planujemy mieć kilka miejsc dla tych osób. Wiem, że są planowane miejsca w różnych też miejscach powiatu. Zobaczymy, czy będziemy dostosowywać jakieś klasy w szkole, w byłym gimnazjum do czasu remontu. Na chwilę przetrzymania wiem, że województwo w tym momencie kontraktuje około 1200 miejsc w hotelach. I dlatego ważne jest, aby zgłaszać takie osoby tak naprawdę do służb wojewódzkich. Ja tą informację otrzymałem w tym momencie od pana o godzinie 15:11, kiedy te osoby słyszałem, że już są tu zagospodarowane. Dobrym odruchem, i to jest prawda, dziękuję wszystkim mieszkańcom Bartoszyc, powiatu bartoszyckiego, osób, które mnie słuchają. Dobrym odruchem jest przetrzymanie, za to też dziękuję osobie, która pomogła tym osobom. Jest przetrzymanie tych osób do czasu właśnie rejestracji, do czasu skierowania po dalszą pomoc. Jesteśmy świadomi tego, że te osoby nie będą mieszkać w mieszkaniach prywatnych po 3 miesiące. Ja o tym wspominałem na spotkaniu, no państwo nie uczestniczyli, pan przewodniczący uczestniczył na spotkaniu ze wszystkimi służbami miejskimi i organizacjami, które zainteresowane są i mają możliwość pomocy, łącznie ze Związkiem Harcerstwa Polskiego, z właśnie stowarzyszeniem, z panem Mirkiem Maliniakiem razem z Ukrainą, czy z przedstawicielami szkół, MOPS-ów, środowiskowego pomocy, środowiskowego domu samopomocy. To wszystkie, te wszystkie służby jakby, jeżeli chodzi o temat bartoszycki, koordynują pewne rzeczy. Była sytuacja, bo nie wiem, czy te osoby były bezpośrednio z Ukrainy, czy to były
te osoby, które przekroczyły granicę polsko-rosyjską w obozie kaliningradzkim. Dość nietypowa sytuacja, gdyż ciężko było zweryfikować, czy te osoby są na początku, czy są Ukraińcami, czy są Rosjanami. Było to dość specyficzne i dosyć trudne w tym momencie, jednakże udało się zapewnić części osób zweryfikowanych i które chciały, i tu powiem wprost, to chyba 17 osób było, przejechać przez Bartoszyce, znaleźć się w transporcie do Przemyśla, przekroczyć granicę i jechać po prostu walczyć o swój kraj. I to byli Ukraińcy, którzy mieszkali w obozie kaliningradzkim i pojechali walczyć za swoją ojczyznę. Będą sytuacje, i pan jest tego świadomy, których nie da się opanować. Wiemy o tym, że mogą się pojawiać pewne błędy, natomiast proszę też się uzbroić pewną cierpliwość, abyśmy mogli to wszystko wspólnie zorganizować i zorganizować to prawnie i bezpiecznie dla tych osób. Bo jeżeli byśmy zrobili coś na hura, to też niekoniecznie zabezpieczylibyśmy czy te osoby, czy ich mienie, czy jakieś wartości, które ze sobą wnoszą. Ja powiem wprost, ważne jest i też zgłosiliśmy i tą prośbę jakby tutaj powtórzę, bo może do nich wszystkich, nie do wszystkich dotarła, zgadza się, bo nie do wszystkich internet dociera i ulotek też jeszcze nie rozsyłaliśmy. A jeżeli państwo mnie słuchają, a na pewno wiele osób będzie słuchać tej sesji, jest taki mail, stworzyliśmy ukraina@bartoszyce.pl. Tam prosimy o zgłaszanie chętnych do pomocy, wolontariuszy, a innych osób, które chcą w jakikolwiek sposób pomóc, nawet przetrzymując 1-2 dni czy tydzień osoby, które będą właśnie w takiej sytuacji, o której mówi pan radny Ryszard Szarzyński. Natomiast bardzo też bym prosił, jeżeli jest sytuacja, w której państwo jako radni dowiadują się o takie informacje, ja może rzadko odbieram telefony, to państwo też zauważają, natomiast ja wiem, że w tym momencie, kiedy jesteśmy w sytuacji bardzo kryzysowej wszyscy i chcemy pomóc, ja ten telefon odbiorę i z przyjemnością pomogę i skieruję, czy pomogę skierować takie osoby, aby ta pomoc do nich dotarła. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Słuchajcie państwo, chyba że w tym temacie jeszcze tak, ale tylko skupmy się na tym temacie, bo tutaj dyskusji nie przewidujemy zbytniej. Proszę bardzo, pani przewodnicząca. Panowie burmistrzowie, Wysoka Rado, szanowni państwo, chciałam tylko dodać do tego, co powiedział już pan burmistrz, że telefony do wszystkich służb, które naprawdę w błyskawicznym tempie reagują, są na stronach poszczególnych gmin naszego powiatu. Są na stronie starostwa powiatowego. Do mnie też mnóstwo ludzi się zgłasza z różnymi zapytaniami i nie zostawiamy nikogo. Jestem przekonana, że nikt z państwa też tych ludzi nie zostawia. Też mamy, ja przynajmniej, bo to bardziej pocztą pantoflową się rozchodzi, mam też pewne miejsca, pewne lokale, w których te osoby, uchodźcy mogliby się zatrzymać. Mam na razie takie jedno miejsce, bo to było na 2 godziny wstecz, aktualne, mam nadzieję, że jest wciąż. Poszukują ludzie również miejsc ze zwierzętami. To rzeczywiście trzeba też dostosować taki lokal, bo jeżeli ktoś ma zwierzę, nie toleruje innych, to już może jest problematyczne. Ale naprawdę my wszyscy jesteśmy bardzo otwarci i bardzo szybko reagujemy, a my jako radni jesteśmy bardzo świadomi, tak mi się wydaje, i powinniśmy w takiej sytuacji reagować błyskawicznie, chociażby podając kontakt, czy do włodarzy, czy do służb mundurowych, a oni naprawdę bardzo chętnie pomagają i wspierają. Dziękuję. Dziękuję. Jeszcze pan radny Darski, będziemy kończyć tą dyskusję. No to akurat byłoby w sprawach różnych, myślę, i można wtedy debatować. Tym razem ja zwrócę dla pana przewodniczącego uwagę. Ja chciałem w temacie sesji. Przedłożyłem państwu projekt uchwały, bo uważam, że stanowisko, dzisiaj wszyscy podejmują uchwały, nie wiem, czy się państwo zwrócili uwagę, różne samorządy, Urząd Marszałkowski i tak dalej podejmują uchwały, czyli coś decyzyjnego. My chcemy podjąć stanowisko. Jednak według artykułu 20 ustawy o samorządzie gminnym, szczególnie jeśli chodzi o punkt 3 i 4, można na wniosek 1/4 radnych, za zgodą oczywiście wnioskodawcy, czyli pana burmistrza, zmienić program i głosować uchwałę. Ale to jest wola jak gdyby rady. Ja to zasygnalizowałem. Ale jeszcze jedna uwaga taka, która mnie zbulwersowała.
nikt w swoich uchwałach czy stanowiskach nie tłumaczy. Jest sucha uchwała potępiająca, sucha uchwała wspierająca dzielny naród ukraiński. No i oczywiście zerwanie tych umów o partnerstwie. A my, proszę Państwa, tłumaczymy się, że, bo tutaj w rozmowie słyszałem, że może Grysia czy Natasza się obrazi. Powyższe działanie nie ma na celu uderzenia w dobro mieszkańców powyższych miejscowości i tak dalej, bla, bla, bla. Po co nam to, po co komu to, dlaczego my musimy się tłumaczyć? W sprawach innych, głęboko polskich, Państwo Rady nie potraficie się wytłumaczyć, nie potraficie powiedzieć, dlaczego ktoś jest B, dlaczego po prostu tak się głosowało i tak dalej. A tu dla Rosjan, czy Państwo zdajecie sobie sprawę, że większość tych mieszkańców tych miejscowości, jak również obwodu kaliningradzkiego, też głosowała w wyborach prezydenckich na Putina? Dlaczego? Ja uważam, że nie starczy nam odwagi, żeby podjąć uchwałę jednak, żeby z tego stanowiska wykreślić ten ostatni akapit, powyższe działania i tak dalej. Dziękuję bardzo. Dobrze, pan radny da wyraz w głosowaniu, jeśli chodzi o treść. Bardzo bym prosił, żeby pan radny publicznie nie obrażał radnych, bo tak odbieram to, taki wkręt odnośnie pana, którego, no nazwiska nie chcę wymieniać, ale o którym wszyscy wiemy, to było po prostu nietaktowne, bo tak uważam. Proszę Państwa, jesteśmy w punkcie drugim porządku obrad. Stanowisko Rady Miasta w sprawie rozwiązania umów partnerskich. I pozwólcie Państwo, że odczytam treść tego stanowiska. Stanowisko Rady Miasta Bartoszyce z dnia 4 marca 2022 w sprawie rozwiązania umowy partnerskiej z miastami w Federacji Rosyjskiej Pioniersk i Bagrationowsk. Fakt, który zaskoczył cały świat, wkroczenie wojsk Federacji Rosyjskiej na terytorium niezależnego państwa Ukrainy, de facto rozpoczynający wojnę, zasługuje na potępienie. Integracja terytorialna, nienaruszalność granic i prawo do samostanowienia narodu ukraińskiego nie mogą być w żaden sposób łamane. Bezprecedensowy atak na suwerenne europejskie państwo nie pozwala na dalsze utrzymywanie oficjalnego partnerstwa z miastami Federacji Rosyjskiej. Rada Miasta Bartoszyce w geście solidarności z napadniętym narodem Ukrainy i mając świadomość zmasowanych ataków również na ludność cywilną, rekomenduje burmistrzowi miasta Bartoszyce oraz przewodniczącemu Rady Miasta Bartoszyce jak najszybsze rozwiązanie umów o partnerstwo z miastami w Federacji Rosyjskiej, Pioniersk i Bagrationowsk. Powyższe działanie nie ma na celu uderzenia w dobro mieszkańców powyższych miejscowości, często nieświadomych i okłamywanych przez władze Federacji Rosyjskiej, a jedynie zamanifestowanie poparcia dla ciemiężonego narodu ukraińskiego. Tyle treść stanowiska. Dyskusja się jakoś tak się złożyło, że po części odbyła na początku. Ja bym proponował, znaczy powiem tak, celowo jako przewodniczący Rady Miasta nie kierowałem tego stanowiska do opiniowania Komisji Samorządowej i Bezpieczeństwa, gdyż uważałem, że to jest sprawa tak oczywista, jasna, że i nie potrzeba tutaj żadnej opinii. Chyba jesteśmy wszyscy, potrafimy w sposób bez opinii zagłosować za tym stanowiskiem. I proponowałbym, żebyśmy przystąpili do przegłosowania tego stanowiska. Jeśli nie ma sprzeciwu, głosujemy. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem stanowiska odczytanego przeze mnie, proszę o głosowanie teraz. Za, przeciw, wstrzymuję się. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta 18 głosami za. Dwoje Państwa jest nieobecnych. Pan radny Darski, jak Państwo widzicie, nie głosował, chociaż obowiązkiem radnego jest głosowanie na sesji. Tak wynika to z ustawy o samorządzie gminnym. Tak na marginesie. Punkt 3a porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu. Jest to projekt oznaczony numerem 1/49. Poproszę tutaj Panią Przewodniczącą Lucję Jędryczkę, Przewodniczącą Komisji o opinię na temat projektu uchwały.
opinia Komisji Programowej i Budżetu w sprawie zmian w budżecie. Zwiększenie wydatków o 1000 zł dotyczy udzielenia pomocy finansowej Komitetu Społecznemu Razem z Ukrainą. Planowana jest wpłata na wyżej wymieniony komitet 15 tysięcy złotych. Pozostała kwota w wysokości 14 tysięcy złotych zostanie pozyskana z podziału rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe. Komisja zaopiniowała tą zmianę pozytywnie. Jedna osoba nie głosowała. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos na temat projektu uchwały? Pani radna była pierwsza. Nie wiem, czy właśnie, proszę bardzo. Szanowni panowie burmistrzowie, Wysoka Rado, szanowni państwo. Ja chciałabym wystąpić z wnioskiem o zwiększenie jednak tej kwoty. Chodzi tutaj o wspomożenie działań obronnych dla państwa ukraińskiego i zwiększenie tej kwoty. 15 tysięcy do 30. Rozmawialiśmy tutaj w kuluarach i mam świadomość, że jest taki czas, a my jesteśmy narodem, powiedziałabym, takiego zrywu i wszyscy bardzo mocno reagujemy w tej sytuacji i pomagamy z każdej strony, jak tylko możemy. I teraz tak zastanawiam się, jestem za zwiększeniem tej kwoty, ale tutaj też padły takie propozycje i pomysły, czy tę kwotę nie zwiększyć może za jakiś czas. Zgadzam się, bo wojna będzie trwać, miejmy nadzieję, że niedługo, ale może trwać jednak może to być dłuższy okres czasu. Póki co te 30 tysięcy z przeznaczeniem na nosze miękkie, na opatrunki uciskowe, nie takie zwykłe, które możemy nabyć w aptekach, ale takie, ja sprawdzałam nawet w internecie, to jest koszt jednej sztuki 180-190 zł na przeznaczenie środków na leczenie rannych podczas tych działań wojennych. Ja wiem, że sytuacja finansowa budżetu naszego nie jest zadowalająca, ale te 15 tysięcy to jest naprawdę bardzo znikoma kwota i jeżeli tutaj państwo radni poprzecie ten wniosek, to myślę, że to by było to może celowe. Jeszcze, bo chyba w tej podobnej sprawie pani Ela, później pan burmistrz, zresztą pan skarbnik też się zgłasza. Pani Kasia mnie uprzedziła z tym wnioskiem, ale ja chciałam wskazać, skąd te pieniądze muszą być, bo radny niestety, jeżeli składa wniosek o zwiększenie, to musi wskazać, skąd te pieniądze mają przejść, bo niestety nie mamy prawa zrobić wniosku o zwiększenie wydatków, jeżeli spowoduje to zwiększenie deficytu. A więc ja chciałam wskazać, żeby te 15 tysięcy przenieść z poręczenia dla TBS-u. 3 miesiące minęły, a więc możemy spokojnie z tego poręczenia 15 tysięcy zdjąć i przekazać właśnie na pomoc Ukrainie. Tak jak pani Kasia powiedziała, jeden opatrunek kosztuje powyżej 150 zł, czyli my tak naprawdę 15 tysięcy dajemy na 100 opatrunków. Co to jest? 100 opatrunków. Także szanowni państwo, to naprawdę są nieduże pieniądze. Ja myślę, że koniec marca przyniesie jeszcze, że będziemy musieli jeszcze zwiększać te pieniądze, no bo Ukraina, wiadomo, cały czas będzie potrzebowała pomocy i to dłuższy czas. Także ja wniosek ponawiam, ale ze wskazaniem, żeby te pieniążki przenieść z poręczenia dla TBS-u. Dziękuję. Dziękuję. To proszę, panie burmistrzu. Ja poproszę najpierw pana skarbnika, a później się wypowiem merytorycznie też. Proszę. Szanowni państwo, te 1000 zł to tylko było potrzebne po to, żeby utworzyć odpowiedni paragraf, bo takiego paragrafu nie ma w budżecie. Natomiast posiadamy rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości ponad 300 tysięcy złotych. W związku z powyższym, no to już dalej jest kwestia burmistrza, ile przeznaczy na pomoc dla uchodźców. Wystrzegałbym się tutaj używania słów dla wojska i tak dalej, bo to raczej my tego nie możemy robić, to jest kwestia rządu. Ale pomoc uchodźcom, czy pomoc tam dla ludności na Ukrainy i to jest kwestia burmistrza tego. Dziękuję. Jeżeli można, dziękuję za tą informację, bo też bym ją przekazał, ale dzisiaj, że padło to z ust pana skarbnika. Uruchamiamy dokładnie pozycję w budżecie,
Sami Państwo wiecie, że jeżeli też mam możliwość korzystania z tej rezerwy, a Regionalna Izba Obrachunkowa po pytaniu do szefa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie zgodziła się na pomoc właśnie uchodźcom, pomoc związana z pomocą właśnie Ukrainie na wykorzystywanie rezerwy, my takie kwoty będziemy tak naprawdę wysyłać zgodnie tak naprawdę z potrzebami. Wprost mówię, wysłaliśmy w tym momencie i decydujemy się pomóc Komitetowi Społecznemu Razem z Ukrainą. Komitet Społeczny ma specyficzny przerób i specyficznie tymi środkami dysponuje. I jak rozmawiałem z szefem tego komitetu, te potrzeby będziemy na bieżąco zgłaszał i o tych potrzebach Państwo będą informowani. To jest tak zwany pierwszy zastrzyk pomocowy, który pozwoli tak naprawdę na te podstawowe działania. Zbiórki czy materiały, o których mówimy, idą na bieżąco i całkiem sprawnie. Dzisiaj właśnie pan Mirosław pojechał z następnym całym busem, właściwie bardzo dużym, tam dwa różne busy pojechały na Ukrainę z pomocą. Ona jest celowa w odpowiednie miejsce. Też zapraszamy osoby, które chcą bezpośrednio też pomóc, niematerialnie wpłacając na konto, bo też mogą, jeżeli chodzi o finansowe, przepraszam, ale materialnie zakupić medykamenty, które są wywieszane w aptekach. One trafią tak naprawdę do odbiorców zgodnie z zapotrzebowaniem. I na bieżąco będziemy reagować. Kwota, która wydaje się symboliczna, jest tak naprawdę otwarciem możliwości finansowania i z pomocy realnej, zgodne z tym, jakie zapotrzebowanie będzie i na ile tą rezerwę będziemy poruszać. Ja Państwa radnych będę zawsze informował o tym i społeczeństwo i myślę, że nie problem za każdym razem spotkać się z Komisją Budżetową, choćby, mówię, tu nie ma obowiązku zatwierdzania, ale choćby poinformowania o tym, że na taki i na taki cel te pieniądze będą szły. Czyli tak naprawdę możemy tutaj na 100 tysięcy uruchomić, to jest w uzasadnieniu tak naprawdę, bo uruchamiamy fizycznie 1000 zł. My wprost mówimy, że jest potrzeba obecnie 15 tysięcy, może we wtorek będzie potrzebne następne 15 tysięcy, a w środę następne 15 tysięcy, ale to też będziemy ze sobą konsultować, bo rezerwa, jakby nie patrząc, ma służyć na cały rok. Sytuacje nieprzewidziane mogą się wydarzyć, drodzy Państwo, więc miejmy to też na uwadze. Wspierajmy z głową, pomagajmy. Ja proszę o otwartość serc ponownie wszystkich mieszkańców. Sam też się otwieram. Myślę, że każdy z nas na ile potrafi, na tyle pomaga. Ale dziękuję za te słowa, bo to jest istotne, że Państwo zauważyli, załóżmy jakby małą kwotę, natomiast ona otwiera naprawdę możliwości o wiele większe. Dziękuję serdecznie. Dziękuję. Czy w świetle informacje pana burmistrza, właściwie to ten sam wniosek, tylko spytam, czy podtrzymujemy, więc przegłosujemy tak poprawkę, czy ewentualnie zmienia się swoje zdanie? Ale w myśl tego, co pan burmistrz powiedział, to nasz wniosek jest bezpodstawny, dlatego że to jest już w gestii pana burmistrza, mamy już na paragrafia, więc to już teraz będzie tylko zależało od pana burmistrza, także nasze wnioski są w tej chwili, w tym momencie bezpodstawne. Dobrze, wobec tego nie głosujemy tej poprawki. Decyzję odnośnie tego, w jakich kwotach i w okresie czasowym i komu decyduje, jak rozumiem, burmistrz miasta. I czy ktoś jeszcze z Państwa chciałby zabrać głos na temat projektu uchwały? Jeśli nie, przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały oznaczonego numerem 1/49? Proszę o głosowanie teraz. Za, przeciw, wstrzymuje się. Jednogłośnie. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Jesteśmy w punkcie 3b porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie udzielania pomocy finansowej województwu warmińsko-mazurskiemu. Jest to projekt oznaczony numerem 2/49. Poproszę tutaj panią Lucynę również o opinię na temat projektu uchwały. Opinia Komisji Programowej i Budżetu w sprawie udzielenia pomocy finansowej województwu warmińsko-mazurskiego jest pozytywna, przy czym jedna osoba nie głosowała. Uchwała realizuje zapisy uchwalonego budżetu na 2022 rok oraz zmian w budżecie, w których uchwalono dofinansowanie realizacji inwestycji, o której mowa w treści projektu uchwały.
Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos na temat projektu uchwały? Jeśli nie, przystępujemy do głosowania. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem uchwały, przeciw lub się wstrzymuje, proszę o głosowanie teraz. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. W związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam obrady 49. sesji Rady Miasta Bartoszyce. Dziękuję Państwu za obecność.